Cześć Krzysztof, jak zdróweczko. Przygotowałem dla Ciebie coś ekstra. Filmik, w którym wyjaśnię Ci rzeczy, które powinieneś zrobić ze swoją sosną. Tak jak już wcześniej wykonałeś zabieg czyszczenia, bardzo dobrze. Zabieg drutowania, który ma polegać na rozłożeniu i doświetleniu gałęzi, na których Ci zależy, również dobrze. Co do tej fabryki, która jest potrzebna, aby produkować energię i papu dla rośliny, no to oczywiście wszystko się zgadza. Natomiast musisz pamiętać, tak jak już to wspominałem, że każdy ten pąk musi zostać doświetlony. I zaraz Ci pokażę, jak te pąki doświetlić. Także bardzo przyjemna praca. Cieszę się, że złapałeś bakcyla. Działamy. Tutaj mamy sytuację podobną do Twojej, gdzie na szczytach gałązek, którą rozwinąłeś, mamy taki pęczek igieł. Tam musisz dotrzeć i musisz je obczyścić i do tego przyda Ci się pęseta. Tutaj mamy jedną linię, druga, trzecia, czwarta ze środka. Ja Ci najpierw to wyczyszczę, tak żeby te linie pokazać. Możesz to używać palcami albo właśnie pęsetą tam, gdzie jest ciaśniej. Łapiesz taką igłę i wyrywasz sprawnym ruchem. Ok. A to na szybko Ci to oczyszczę i zobaczysz, jak to będzie wyglądać. Wyrywamy dwuletnie igły, a tam, gdzie się krzyżują, to nawet te jednoroczne. No, dwuletnie i trzyletnie. A tam, gdzie się krzyżują, to nawet te tegoroczne. Chodzi o to, żeby te pąki pokazać. No i te igły co rosną w dół, w zależności jak masz ułożoną tą gałąź. Na razie nie drutowałeś, nie przejmuj się. Czy to będzie kiedyś w przyszłości rosło w górę, czy w górę, bo po zadrutowaniu kierunek może się zmienić. Natomiast ważne jest, żeby te pąki, właśnie te wszystkie, o to zostało doświetlone. Widzisz? Nawet możemy jeszcze bardziej urwać. Się tak bardzo nie przejmuj. No, z tej strony też. Z mojej perspektywy to zobaczysz, jak po wyczyszczeniu wygląda gałązka. Te sosny znalazłem w centrum ogrodniczym. Nikt się nią nie interesował, a popatrz, jaki fajny materiał. No, pokażę Ci właśnie to drzewko. Widzisz? Trochę jest pracy. Natomiast nawet nie wiesz, jak mnie to cieszy. Albo i wiesz. To znaczy, domyślasz się. Teraz coś już widać, prawda? Widzisz, to wszystko było w igłach. To wszystko były igły. Dzięki temu, jak oczyściliśmy, nie zacieniamy tych poniżej. A tutaj doświetliliśmy tą linię, która jest bardzo fajna. I widzisz, tu masz taką sytuację. Wyrasta gałąź do góry. Rozwidla się na lewo i na prawo. I mamy taki grubszy, pionowy, szczytowy. To jest właśnie ten długopęd. I te właśnie wycinamy. Dobrze by było, jakbyś miał tego typu narzędzie. To wszystko musimy tutaj teraz to wyczyścić. O.
widzisz? To jest niezwykle ważne. I w tych kępkach, co na końcu pokazałeś mi, tych gałęzi, które rozświetliłeś, ułożyłeś tak, żeby się nie krzyżowały, na końcu masz takie kuleczki i musisz je właśnie tak oczyścić. Wówczas, tak jak tu w tym wypadku, mamy tutaj trójkę. Widzisz? 1, 2, 3. To tą trójkę wycinamy. Tak jak z tamtej perspektywy widziałeś. 1, 2, 3. Tą trójkę wycinamy. I mamy wtedy dwójeczkę i dwójeczkę. I fajnie ci się zagęszcza. No i to teraz wycinamy. Ciach. Widzisz? Tutaj tego nie ma. Dwójeczka. Dlatego narzędzie bonsajowe są dobre, bo jak wytniesz, to możesz wyciąć to pod odpowiednim kątem i w odpowiedni sposób. Ucinasz tak na równo, żeby nie został tu żaden kikucik, gdyż z tego kikuciku potrafią wyrosnąć igły. Jak tu rosną, to zabiorę energię, a nam zależy na tym, żeby te pąki tu się rozwijały. I stopniowo każda trójka, jak ci wyrośnie, to musisz też ją ucinać latem. Ja to stopniowo będę wam to tłumaczył. Poszykuję coś naprawdę ekstra. To już się chwalę od dłuższego czasu tobie, ale wymaga to czasu. Masło myślę. Wymaga to czasu, żeby to przygotować, ale mówię ci, to będzie petarda. Tutaj też wycinamy tą trójeczkę. Tniemy pod kątem prostym, nie ślizgiem. Tutaj mamy też taką sytuację i to też warto zrobić. Też ci zrobię zbliżenie. O, widzisz, tutaj wyciąłem. Widać miejsca cięcia. Ale tutaj mamy jeszcze jedną gałązkę. Ten zoom tu nie działa. Tutaj mamy jedną gałązkę, widzisz? Gdzie pojawia się jeszcze jedna linia. No i ten szczytowy pąk. I ten pąk tutaj ten pąk, musimy go doświetlić, wyrywając tą igłę i tą igłę. Może pokażę ci to pensetą. Widzisz, tu mamy jeden pąk, tu drugi. I te igły musimy wyrwać. Do tego ci jest potrzebna właśnie penseta. Ja mam taką. Musisz je tutaj pokazać. Tu. I wyrywasz z jednej. Widzisz, to są tegoroczne igły. Ale trzeba je wyrwać, żeby ten pąk został doświetlony. No, na tyle można to zostawić. I widzisz, zamiast jednej kulki, już jaką masz strukturkę tych gałęzi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Oczywiście w miarę drutowania potem robisz z tego jakiś kształt. Wówczas na przykład można to zadrutować i zrobić już taką fajną tą chmurkę. Na razie to jest taki pompon. No ale na etapie twojego drzewa nie skupiasz się na nie wiadomo jakiej strukturze. Przede wszystkim musisz nauczyć się utrzymywać ją przy życiu, ale stopniowo doszkalać się. I wtedy jak przygotujesz swoje drzewo poprzez odpowiednią pielęgnację, zaczniesz tworzyć strukturę. Jak zaczniesz stworzyć strukturę drzewa na gałęziach, no to zacznie ci się określać forma. Natomiast na etapie również twojego drzewa tam są gałęzie, które należałoby wyeliminować, żeby ten jakiś kształt, tą formę obrać, tak jak mi pokazywałeś, żeby drzewo było pochylone w jakimś kierunku. No dobra, idea jest ok. My musimy sobie znaleźć historię do tego, dlaczego to drzewo się przechyla w tą stronę. Czyli na przykład znaleźć jakiś incydent, który spowodował, że to drzewo się przechyla. Także mam nadzieję, że lekcja ta była pomocna. Na wiosnę warto by było, żebyś przesadził to drzewko. W jakiś sposób również ci to wyjaśnię i pokażę. Natomiast teraz dobrze by było, abyś to drzewko już zostawił w spokoju. Oglądaj, patrz, podziwiaj, ale nic więcej już nie rób. Wyczyść tylko te chmureczki na końcu, doświetlając każdy ten pąk. Zostaw. Pamiętaj, trzymaj się może na samym początku takiej zasady, że załóżmy z tej chmurki, którą czyścisz, to usuń tak gdzieś 30% igieł max. Pamiętając,
cały czas z tyłu głowy informację, że każda igła pozwala roślinie dostarczyć nowej energii, również i zimą, bo jak wiesz, to i sosny są zimozielone. Ale również to, że każdy pąk również jest ważny i musi zostać doświetlony, bo z niego będą kolejne igły. Najważniejsze doświetlanie pąków i nieusuwanie bardzo dużo igieł. To musimy cały czas z tyłu głowy. Doświet pąki i usuń tylko 30% masy zielonej z tej chmurki, którą będziesz czyścił. A potem cały czas również miej to z tyłu głowy, że usuwając po te 30% z każdej chmurki, żebyś z całego drzewa też za dużo tych igieł nie wyrwał. No bo to twoje drzewo musi teraz pompować. Musi pompować, ono przygotować się do wiosennego przesadzania, tak żeby po tym przesadzeniu było BUM! Żeby drzewo jeszcze rosło lepsze, a żeby rosło lepsze, to musi mieć zieleń, żeby to pozytywnie zareagować na te twoje przesadzanie. No. Spokojnie, stopniowo, będziemy dochodzić do pewnego poziomu i żeby cokolwiek z niego zrobić, no to musisz zbudować jakieś te wewnętrzne gałęzie, te linie. Moja metoda, moja technika, którą przekazują mi moi nauczyciele, jest naprawdę wspaniała, żeby tą strukturę budować i pobudzać do wzrostu pąki śpiące i te linie, które są wewnątrz drzewa. Także na razie to tyle. Pamiętaj, zasubskrybuj, polub i tak dalej. Wszystkiego dobrego. Ciao.